Pani marszałek, Wysoka Izbo, nie brałem udziału w dyskusji przy tym pierwszym głosowaniu, dlatego że byłem przekonany, że Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za powołaniem komisji. Panie pośle Łuczak, na Komisji Ustawodawczej prosił pan o nadanie dodatkowych śledczych uprawnień Komisji do Spraw Służb Specjalnych, mówiąc, że państwo nie daje sobie rady, że prokuratura pewnych wątków nie jest w stanie wyjaśnić i dlatego potrzebna jest uprawnienia dla komisji. Aby posłom trzeba było odpowiadać prawdę, nie można było zwodzić posłów na komisjach. A więc powołajcie tą komisję, bo ta największa afera korupcyjna w powojennej Polsce wymaga gruntownego wyjaśnienia. Nie bójcie się państwo tego, bo potem znajdziemy się w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj w południe, że nie wiedząc, o co prokuraturze chodzi, głosowaliśmy nad wnioskiem o uchylenie immunitetu człowiekowi, który z korupcją walczył. Wyjaśnijmy pewne sprawy. Wyjaśnijmy pewne sprawy do końca. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani marszałek, żeby formalności stało się zadość, do wnioskodawców pytanie. Czy fakt, że prokuratura w tej sprawie prowadzi postępowanie, załatwia całość sprawy, czy załatwia ono funkcjonowanie minister i prawidłowość nadzoru nad urzędnikami w ministerstwach?